Szczęść Boże! Mamy poniedziałek i zapraszam Was na kolejną kromkę słowa. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Ta dzisiejsza Ewangelia uświadamia mi takie dwie postawy, które mogą się zrodzić w nas. Z jednej strony może być w nas taka postawa, w której potrafimy ściąć z nóg drugiego człowieka, odebrać mu jakąkolwiek nadzieję poprzez słowo, poprzez gest, poprzez spojrzenie, sprawić, że taki człowiek będzie leżał na ziemi. A z drugiej strony może być w nas taka postawa, mogą być takie słowa, gesty, spojrzenia, które podniosą na duchu drugiego człowieka, który nie widzi rozwiązania, który może stracił nadzieję, a które mogą go uskrzydlić. I ta wiedza o takich dwóch postawach mogących się narodzić w nas jest bardzo istotna. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.